Cześć, witam Cię z Wami na kanale Bój do Beauty i dzisiaj sobie odpowiemy na takie pytanie, które właściwie nurtuje każdą ciężarną. Czy da się w jakiś sposób uniknąć rozstępów? No a co za tym idzie, jak dbać o ciało w ciąży? Czy te wszystkie nasze starania, które poczyniamy w trakcie ciąży, tak naprawdę mają sens? Także jeżeli jesteście ciekawe, to zapraszam Was do oglądania tego filmu. No i żeby nie było, temat rozstępów nie dotyczy tylko kobiet, ale dotyczy tak naprawdę też mężczyzn, ponieważ oni często też mają problem z rozstępami, zwłaszcza wtedy, kiedy to bardzo szybko rośnie ich masa mięśniowa i pojawiają się właśnie rozstępy często właśnie w okolicy cepsów czy ud, także to jest też problem mężczyzn. Jesteśmy jedyne, tutaj nie jest tak jak z celulitem, że my mamy zawsze większy problem. Tutaj jest, można powiedzieć, porówno, a chociaż mam wrażenie, że nam kobietom bardziej ten problem spędza sens powiek, ponieważ po prostu dbamy o siebie, chcemy ładnie wyglądać, chcemy się dobrze czuć w własnym ciele. Wydaje mi się, że takie rozstępy po prostu mogą trochę nam odejmować pewności siebie. Ale tu jest jeszcze coś takiego bardzo ważnego, co bym chciała powiedzieć na początku tego filmu. Ja powiem Wam szczerze, że jak zaszłam w tą, nie wiem czy wiecie, ale w moją drugą ciążę, bo jestem jakby po jednej stracie, to powiedziałam sobie, że nigdy w życiu już nie powiem nic złego o swoim ciele, ponieważ ja po prostu mam teraz świadomość, że moje ciało jest w stanie stworzyć życie, jest w stanie wydać dziecko na świat, nosi to dziecko 9 miesięcy tak naprawdę w sobie, karmi je, pielęgnuje je, dostarcza mu wszystkich wartości, wszystkich składników odżywczych, które ten płód potrzebuje tak naprawdę, które to dziecko później potrzebuje, tak żeby wyszło zdrowe na świat. Dlatego postarajmy się o tych rozstępach pomyśleć trochę tak, jakby to były nasze takie... Ja wiem, że to może takie wyświechtane, ale często się mówi, że rozstępy to jest taka nasza historia, że tak naprawdę powinniśmy to zaakceptować i żyć w tym zgodzie. I jasne, ja się z tym zgadzam. Natomiast wiem, jak jest. Po prostu wiem, jak jest. I jeżeli są jakieś sposoby, które mogłyby zapobiec temu, jeżeli jest faktycznie coś, co możemy zrobić, żeby ten problem trochę zminimalizować, to jak najbardziej zróbmy to. No to zastanówmy się po prostu, co możemy zrobić, czy faktycznie w ogóle coś można zrobić. Zaraz do tego dojdziemy oczywiście. No i ja właśnie chciałam Wam dzisiaj powiedzieć w tym filmie, co ja takiego robię, co stosuję, jak dbam o swoje ciało w ciąży. Oczywiście nie robię tego z myślą, o Boże, żeby tylko nie było rozstępów, tylko właśnie też znowu z miłością. To jest moje ciało, dbam o nie. Jestem jakby wdzięczna za to ciało, dziękuję mu za to, że nosi w sobie dziecko. Tak samo jak chcę, żeby było piękne wewnątrz, tak samo chcę, żeby było piękne na zewnątrz i żebym ja sama też się dobrze w nim czuła. Dobrze. Już nie przedłużam, bo może trochę taki trochę przydługi wstęp, dosyć dla mnie emocjonalny. Nieważne, lecimy z tym. I taka pierwsza rzecz, którą zrozumiałam, to, że nie muszę jeść ze dwoje w ciąży. Ciąża to nie jest okres, w którym mogę się bezkarnie objadać, ponieważ wiem, że po prostu później, po urodzeniu dziecka, będzie mi to po prostu dodatkowo jakby ciążyło. Sam okres połogu jest dla kobiety trudnym czasem i szkoda by było sobie dokładać jeszcze jakichś ewentualnych kompleksów, że mamy jeszcze kilogramy do zrzucenia, że przytyłyśmy i tak dalej, więc ja po prostu staram się regularnie zdrowo odżywiać. Myślałam też, że w ciąży będę ćwiczyć, ale niestety na początku ciąży miałam dosyć sporo komplikacji, które sprawiły, że nie mogłam ćwiczyć i moją jedyną aktywnością tak naprawdę już po 16 tygodniu były spacery, bo dopiero wtedy tak naprawdę mogłam zacząć się troszkę ruszać i spacerowałam sobie z psem, robiłam sobie około, nie wiem, 5 km dziennie, wiadomo, tak żeby też się nie przeciążyć i taka aktywność sportowa właściwie przeważała. Był też moment, że ćwiczyłam trochę jogę, ale chyba jednak tego nie czuję, także zrobiłam kilka takich sesji z Małgorzatą Mostowską, która jest naprawdę świetną kobietą, jeżeli chodzi o medytację, to jak najbardziej, ale joga mi trochę nie podpadła, także chyba nie mój klimat. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o jakąś aktywność, to po prostu są to tylko spacery. No na tym etapie już raczej nie spaceruję. Ja już jestem jakby w tym okresie donoszonej ciąży i to jest czas, kiedy już nie spaceruję. Po prostu boli mnie tu wszystko na dole. Czuję, że już mi tam dziecko uciska i raczej jak wychodzę, to po prostu wychodzę z psem na załatwienie jej potrzeb, a na dłuższe spacery wychodzi z nią mąż. Kolejna rzecz to oczywiście zdrowa dieta i wypijanie odpowiedniej ilości wody. Zdrowa dieta, co to znaczy? To taka, która szczególnie właśnie działa na skórę.
która dostarcza jest wszystkich jakby witamin, które powodują, że powstawanie rozstępów tak naprawdę troszeczkę się zminimalizuje, bo musimy pamiętać o tym, że rozstępy to jest tak naprawdę ubytek kolagenu i elastyny w naszej skórze. Żeby następowała właśnie ta prawidłowa produkcja kolagenu, to musimy dostarczać konkretnych witamin, na przykład witaminy B6, B12, witaminy B3, witaminy bodajże A i cynku. Także tutaj staram się, żeby moja dieta obfitowała w te witaminy i oczywiście w zdrowe kwasy omega-3 i kwasy DHA. Także tak jak wiecie, są to takie kompozycje, że tak powiem, dla kobiet w ciąży, jeżeli chodzi o te witaminy, to jak najbardziej to spożywam. I dodatkowo jeszcze tutaj na przykład olej z wiesiołka, coś takiego. Albo też, to też jest olej z wiesiołka, Parol, tylko tutaj uwaga, bo olej z wiesiołka jest stosowany już jakby przy końcu tej ciąży, żeby trochę zwiększyć w szyjkę macicy, także nie stosujemy tego za wcześnie. Wydaje mi się, że tak dopiero po 30 tygodniu możemy to stosować, a tak to bym się nie spieszyła. No i oczywiście wiadomo, ryby, zdrowe źródła białka, jakieś dobrej jakości mięso, może niekoniecznie kurczak, warzywa w nieograniczonej ilości. Ja sobie też zdaję sprawę, że okres ciąży jest takim czasem, kiedy nie mamy ochoty na do końca zdrowe jedzenie i czasami osoby, które naprawdę zdrowo się odżywiają i mi się zawsze wydawało, że jestem osobą, która dosyć zdrowo się odżywia w czasie ciąży, niestety ma problem z tym, żeby cały czas mieć ochotę na te, wiecie, zdrowe dania, zupy, krem, sałatki, zbilansowane posiłki, ale jak sobie gdzieś tam poszaleję, troszeczkę jakaś pizza wleci, czy jakiś inny fast food, to staram się, żeby ten drugi dzień już był po prostu taką czystą michą, bo to jest pokarm, który jakby żywi mnie i karmi moje dziecko. Także tutaj, tak jak mówiłam, nie jemy za dwoje, ale jemy super jakościowo, tak żeby dziecko miało wszystko to, co powinno, chociaż prawda jest taka, że dziecko to, co ma zabrać dla siebie, to i tak zabierze, ale niestety kosztem też może naszego zdrowia, dlatego tutaj bym się nie ograniczała, jeżeli chodzi o to zdrowe jedzenie. I jeszcze oczywiście picie dużej ilości wody, ponieważ nawadnianie się jest bardzo ważne dla skóry. Jak w poprzednim filmie mówiłam, 70% naszego ciała składa się z wody, 20-30% tej wody znajduje się w naszej skórze, dlatego tutaj też bardzo ważne, żeby się nawadniać. Teraz co do takiej pielęgnacji już ciała na co dzień, to ja raz w tygodniu staram się zrobić taki mocniejszy peeling kawowy. Ja mam akurat ekspres ciśnieniowy i sobie wyciągam taką szufladkę. Tam są te fusy z kawy i po prostu mieszam je sobie na przykład z jakimś olejkiem, z olejem migdałowym na przykład i robię sobie taki peeling i przy okazji ta skóra właśnie dzięki temu olejkowi już jest taka jakby natłuszczona. Także nie trzeba się już tam dodatkowo smarować po takim peelingu, ale tak jak mówiłam, jest to raz w tygodniu, a dwa razy w tygodniu robię sobie taki masaż taką szczotką, tak zwane szczotkowanie na sucho. Pewnie też zrobię filmik osobny o szczotkowaniu na sucho, ale takie najważniejsze informacje to, żeby po prostu masować się jakby okrężnymi ruchami od dołu w stronę serca. Żeby na przykład nie zaczynać odtąd, tylko po prostu od dołu i w stronę serca okrężne ruchy. Też nie za mocno, jeżeli macie problem, nie wiem, z żelakami, z jakimiś naczynkami, to tutaj uwaga, bo wywieranie właśnie ciepła na takie naczynka czy żelaki powoduje, że one mogą się pogłębić, także tutaj bym nie polecała. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli jesteście w ciąży i macie na przykład problemy z napinaniem się brzucha i to występuje na przykład dosyć wcześnie, bo po 20 tygodniu, to raczej unikałabym jakiegoś mocnego tarcia tego brzucha, ponieważ to tarcie może wywoływać zbyt mocne skurcze. No, a wiadomo, to jest takie niepożądane na tym etapie. Wiadomo, że to występuje, ale nie ma co tego dodatkowo wywoływać. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, to oczywiście słynny olejek migdałowy. Ja zawsze kupowałam sobie, chyba dwie butle zużyłam takiego z Rossmana białej butelce, olej migdałowy. Nie wzięłam go tutaj ze sobą, ale chciałam Wam powiedzieć, że ostatnio sobie kupiłam taki olej migdałowy litrowy na Allegro. On jest właśnie w ciemnej butelce i dzięki temu ten olej zachowuje wszystkie swoje właściwości, bo jak on jest w takiej jasnej butelce i nie daj Boże jeszcze na słońcu, to niestety może nam się ten olej zepsuć. Dlatego ten olej sobie przelewam do tej butelki z pompką białą i używam sobie tego olejku. Ale tak jak mówiłam, w tamtym pojemniku z wygodną pompką.
I jeżeli chodzi o ten olej, to chodzi głównie o to, żeby po prostu cały czas to ciało natłuszczać, tak żeby one było maksymalnie elastyczne. Jeżeli nas swędzi skóra, to już jest znak, że troszeczkę coś tam jest za późno. Także staram się smarować tym olejem migdałowym rano i wieczorem. Uwaga na ubrania, bo sobie prawie zniszczyłam jeden ciuch, ale taki szybki tip, jeżeli macie coś tłustego na ubraniu, to posypcie sobie to mąką ziemniaczaną. Wetrzyjcie trochę w tą plamę i dajcie do prania. Powiem Wam, że moja bluza, którą uwielbiałam, właśnie zniszczyłam, myślałam, że sobie zniszczyłam tym olejem, już spróbowałam wszystkich sposobów, jakieś ludwiki, właśnie płyny do mycia naczyń, a później wyczytałam o mące ziemniaczanej, nałożyłam i na szczęście pomogło. Także odzyskałam moją kochaną bluzę. I jeszcze wracając do tego olejku, to oczywiście jak tylko czujemy gdzieś w ciągu dnia, że coś nas swędzi, albo że ten brzuch tak się napina, jak jesteście w zaawansowanej ciąży, to wiecie, o co chodzi i macie wrażenie, że on po prostu zaraz pęknie, no to w ruch weźcie olejek i od razu smarujcie. Jeszcze jest jeden olejek, który sobie smaruję, bo po prostu lubię ten taki dzieciowy zapach, a kupiłam go dlatego, bo myślałam, że będę swoje dziecko nim smarować, ale później gdzieś tam to czytałam, że jednak nie powinno się takiego malutkiego dziecka smarować tymi olejkami, ponieważ nie ma co na początku jakby zapychać mu tych gruczołów ujowych, gruczołów potowych za szybko. Jeżeli nie ma żadnych problemów ze skórą, to wystarczy dodać do kąpieli takiego maluszka odrobinkę oleju migdałowego i to jak najbardziej wystarczy. Nie trzeba później wcierać w to dziecko tego oleju. Wiadomo, później to dziecko jest takie śliskie, to może być też troszeczkę niebezpieczne. Dlatego ja sobie po prostu, tak jak widzicie, zużywam tą oliwkę. Już sobie dosyć dużo zużyłam. Bardzo fajnie pachnie. I jest jeszcze jedna rzecz, którą właściwie od jakichś 5 tygodni zaczynam dodawać do tych oliwek, które używam. Bo tak jak wiemy, tutaj się znowu kłania olejowanie włosów. Oleje to emolienty, czyli coś, co zatrzymuje wodę w naskórku. I tutaj chodzi tylko o to, żeby natłuścić tę skórę, żeby ona była elastyczna, ale jeżeli chcemy, żeby dodatkowo trochę się ta skóra czegoś napiła, to fajnie sobie na przykład posmarować jeszcze wcześniej tą skórę na przykład takim aloesem. No i właściwie z takich wszystkich różnych czary-mary to tylko stosuję. Jak gdzieś wychodzę, to nie smaruję się tymi olejami, tylko po prostu używam balsamu, ponieważ balsam się trochę lepiej wchłania. Nie będę Wam tu polecać jakichś konkretnych balsamów, ponieważ ja nie wierzę w to, że balsamy są w stanie jakby ograniczyć występowanie rozstępów. Balsamy, ja mam wrażenie, że one na chwilę tylko tą skórę nawilżają, a tak naprawdę później się wszystko jakoś wyciera, wchłania, nie wiem, i znowu ta skóra się staje bardziej sucha. Czasami nawet mam wrażenie, że im więcej tego używam, tym więcej moja skóra woła. Także nie wiem, może jakieś nawet uzależnienie tej skóry od tych wszystkich balsamów. No i ja bym też jeszcze proponowała przy okazji, jak sobie robimy, cieramy te oleje, to pomasować sobie troszeczkę te ciało, ponaciągać, tak żeby, wiecie, troszeczkę je przystymulować, troszeczkę poprawić ukrwienie. Dlatego tutaj przed tym olejowaniem super sprawdza się użycie takiej szczotki, super to poprawia ukrwienie, no i dzięki temu, że jest lepsze ukrwienie, to po prostu następuje zwiększona ilość produkcji kolagenu i elastyny. A rozstęp generalnie charakteryzuje się tym, że jest tam zmniejszona liczba elastyny i kolagenu. Tam po prostu jakby to jest zdegradowane. A co jeszcze ciekawe, w rozstępie nie ma gruczołów potowych i nie ma przydatków, dlatego na przykład nie może tam rosnąć nam włos. Także w tych miejscach, gdzie mamy rozstępy, nie będą nam rosły włosy. I jeszcze co do rozstępów, to chciałam powiedzieć, że są tak jakby dwie fazy. Jest faza zapalna i faza jakby zanikania tego rozstępu. I tutaj musimy pamiętać o tym, że ta faza zapalna jest wtedy, kiedy ten rozstęp jeszcze jest taki czerwony, czerwono-brunatny. I to jest ten moment, kiedy tak naprawdę warto cokolwiek robić z tą, można powiedzieć, blizną, bo rozstępy mają strukturę bardzo podobną do blizny i na tym się tak naprawdę ciężko pracuje. No to jest tak naprawdę rozerwana skóra, także no nie spodziewajmy się, że nagle jakiś kosmetyk nam tą skórę poszywa, że tak powiem. Tutaj musimy się troszeczkę z tym pogodzić, zaakceptować to, ale to też nie znaczy, że zupełnie nic się nie da zrobić, ponieważ jeżeli ten rozstęp jest jeszcze w fazie zapalnej, to coś tam można zrobić i na przykład można się udać na jakiś laser refrakcyjny, można wykonać serię zabiegów dermapenem.
Można wykorzystać na przykład kwas glikolowy, mezoterapię. Gdzie niegdzie nawet tam słyszałam, że wypełniają to kwasem hialuronowym. No nie wiem, czy na dłuższą metę, jak ktoś ma cały brzuch popękany, to będzie sobie brzuch wypełniał kwasem hialuronowym. To raczej się chyba tyczyło takich pojedynczych rozstępów. Ale pamiętajcie, że to wszystko tak naprawdę dopiero po tym okresie ciąży i zazwyczaj ta faza zapalna trwa do 6 miesięcy. Także jak już urodzimy i coś chcemy z tym faktycznie zrobić, to lepiej jak najszybciej, ponieważ jak już jest ta faza, kiedy ten rozstęp staje się biały, no to już może być coraz ciężej. Wiadomo, on jest mniej widoczny, ale też jakby już to już może być trochę za późno na te wszystkie nasze działania. No i też muszę oczywiście wspomnieć o tym, że występowanie rozstępów to tak naprawdę też jest kwestia genetyki, dlatego jeżeli na przykład widzisz, że twoja mama w ciąży, po ciąży ma rozstępy, możesz trochę zacząć się godzić z tym, że prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo to nic nie jest pewne, że ty też niestety będziesz miała te rozstępy i warto wtedy, naprawdę warto działać, ponieważ możemy tą skórę jako trochę przygotować i jakby zmniejszyć trochę nasilenie występowania tych rozstępów. Być może trochę się uda ograniczyć wielkość tych rozstępów. Warto w ten sposób działać. Jeżeli natomiast widzisz, że twoja mama nie ma rozstępów, no to też trzeba działać, bo nikt nie powiedział, że ty też nie będziesz ich miała. Ja tak wam powiem szczerze, że moja mama urodziła trójkę dzieci i rozstępów nie ma. Ja już jestem na końcówce ciąży. Na tę chwilę nie mam rozstępów, ale wiem też, że bardzo dużo z was, zresztą dużo osób mi napisało wiadomości kiedyś prywatnej, że one nie miały rozstępów, super się cieszyły i niestety po ciąży te rozstępy się pojawiły, także nie cieszymy się jeszcze na hura, ale myślę, że jak można coś zrobić i można w jakiś sposób działać, to czemu mamy tego nie robić? Ale tak jak mówiłam, blizny to są takie obrazy pisane przez nasze dzieci, i żadna z nas nie powinna tak naprawdę aż tak bardzo się tym przejmować, że te rozstępy się pojawiły i uważam, że nie powinnyśmy też jakby oceniać kobiet, nie wiem, jak jeszcze nie byłyście w ciąży, nie macie dzieci, to i widzicie kobietę na plaży, która ma rozstępy na brzuchu, to nie oceniajcie jej w taki sposób, że ona po prostu o siebie nie dba, bo no, nie zawsze da się to wszystko zrobić dbaniem o siebie. Często to jest, tak jak mówiłam, kwestia genetyki. No i pamiętajcie, że to ciało było w stanie wydać na świat dziecko, dlatego powinno się je kochać i powinno się być wdzięcznym za to, że miało się taką możliwość. No i takim oto optymistycznym akcentem chciałam zakończyć ten film. Może się spodziewałyście tutaj jakichś czary mary, jak z tym wszystkim walczyć, natomiast jeżeli sami poczytacie o rozstępach, to zobaczycie, że tak naprawdę to nie jest taka prosta sprawa, ale wydaje mi się, że zawsze warto zadbać o to, żeby te zmiany nie były aż tak duże. No dobrze, żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Przepraszam was bardzo, że tak dyszę, ale już przyznaję, że trochę mi jest ciężko i czasami mam już takie coś, że nie wiem, czy dam radę nagrać kolejny film, ponieważ no bardzo ciężko mi jest też się przygotować do tego filmu. Jak widzicie, no ja też staram się, żeby się pomalować, żeby się wykąpać, żeby się w ogóle ogarnąć z tego filmu. I bardzo lubię to robić, ale czasami po prostu nie mam siły. Przychodzi jakiś taki gorszy dzień i nie jest łatwo, ale ja mam też taki troszeczkę głupi charakter. Znaczy głupi. Niektórzy powiedzieli, że fajnie mieć taką cechę. Ja jak coś zaczynam, to ciężko mi jest to później jakby tak przerwać pod wpływem jakiegoś impulsu i czasami po prostu się męczę, a i tak to robię, tak jak na przykład z moimi studiami, o których wam też kiedyś pewnie opowiem w filmie o branży beauty, tak jak ze studiami, które robiłam, których nienawidziłam, po prostu codziennie jak wstawałam, to mówiłam za jakie grzechy i niejednokrotnie chciałam rzucić tymi studiami, ale przez to jaki mam charakter, to po prostu ciężko mi jest takie rzeczy rzucić i jak coś zaczynam, to zazwyczaj kończę i jest to też czasami potrzebne i czasami to ułatwia życie, a czasami niestety troszeczkę utrudnia. Dobra, się rozgadałam. Widzimy się w kolejnym filmie i do zobaczenia. Cześć!